Cześć i czołem, to znowu my. Witajcie ponownie. Zapraszamy. O czym dzisiaj opowiadamy? No dzisiaj mamy bardzo nietypowy temat dla Was, ponieważ stwierdziliśmy, że czas docenić to, co zwykle zostaje niedocenione. To, co jest ukryte gdzieś wewnątrz, co zwykle umyka uwadze, a mianowicie okładką mang, które znajdują się pod obwolutkami. Więc postanowiliśmy dzisiaj zrobić sobie takie top 10, wcale nie oszukane, top 10 najfajniejszych, najciekawszych pomysłów, które autor wykorzystał, żeby stworzyć okładkę mangi. A zatem jedziemy! Zaczynamy od Dandadana, pod którego obwolutą znajdziecie przewodnik po dziwnych stworzeniach, kosmitach i yokajach, które pojawiają się na łamach tej serii. Jest to w sumie dosyć często wykorzystywany zabieg, między innymi w naszych Łowcach Smoków znajdziecie coś podobnego, ale tutaj jest to o tyle ciekawe, że faktycznie łączy się bardzo fajnie z tą historią, bo nasz Okarun jest maniakiem właśnie teorii spiskowych, okultyzmu i tak dalej i sam czyta takie gazetki, w których to wszystko jest opisywane, więc tutaj mamy taką jakby namiastkę tego, jak to jest być takim Okarunem, łowcą tajemnic. Oczywiście to tak jak powiedział Michał, jest to bardzo często wykorzystywany zabieg. W musunkłach macie całą anatomię potworzyc w wielu mangach właśnie autorzy wykorzystują tą okładkę, żeby zamieścić na niej taki content, który powiedzmy uzupełnia troszeczkę fabułę ze środka. Dandadan jest takim naszym ulubionym chyba przedstawicielem tego swojej kategorii. Tak. Dlatego znajduje się na miejscu 10. Miejsce 9 to... Kompilacja okładki i obwoluty mangi tęczowy świat.pl kontra ostatni hetero. Mamy tutaj ostatniego hetero, a w tle świat.pl, czyli wszystkie właśnie postacie tutaj, które pojawiają się w tle. Jak wiadomo, w tym świecie wszyscy są bohaterami mangi BL oprócz niego, więc mamy tutaj taki autorski ciekawy zabieg, w którym po prostu autor... w sumie nie pamiętam, czy autor, czy autorka, zabawiają się tak tym konceptem, że mamy na okładce dokładnie to, co w tle obwoluty, z tą jedną różnicą, że nagle wchodzimy w myśli naszych bohaterów drugoplanowych, których oczywiście nie znamy, bo to są totalne randomy, jak to w tego typu historiach, i po prostu zasługuje to o tyle na miejsce 9, że jest to jakiś dodatkowy wysiłek, żeby zabawić się właśnie tym i obwolutą, i okładką. Tak, bardzo ciekawy pomysł. A miejsce 8 zajmuje Mieru Kocian, czyli dziewczyna, która widzi więcej. Tutaj też mamy bardzo ciekawy zabieg, a może skupmy się najpierw widzimy więcej. Właśnie, skupmy się najpierw na obwolucie, bo w sumie na każdej z obwolut nasza Mieruko ma pokryte lakierem oczy. Co w sumie... Bardzo creepy rzecz, tak. Jeżeli macie na przykład ją frontem na półce i gdzieś w nocy sobie zapalicie w łazience światło i nie daj Boże odbije się to światło w jej oczach. To jest najbardziej creepy po prostu zabieg ever. Taki bonusowy zawał serca po prostu w pakiecie. Też taka ciekawostka, w jej oczach na przykład tutaj odbija się właśnie potwór, który stoi tuż przed nią. Dlatego ta obwoluta, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać taką po prostu zwyczajną obwolutą, no ma taki creepy faktor ukryty tutaj. A tymczasem na okładce pod obwolutą znajdujemy właśnie front tego potwora, który odbija się tutaj w oczach naszej bohaterki. I co ciekawe, kolejne tomy wykorzystują podobny zabieg, bo na tych okładkach jakby ta groza, te upiory są tak trochę ukryte, trochę w tle. Ona tak się je stara ignorować zgodnie z tym tematem tej mangi, tak? Ale widzi więcej. Ale więc... widzi więcej, więc wy też zobaczycie więcej, jak tylko zerkniecie pod obwolutę i tam mamy całe towarzystwo tych okropnych. Tak, a jeszcze co ciekawe, właśnie w oczach tych potworów odbija się dla odmiany Mieruko, więc mamy tutaj tak jakby bardzo ciekawy zabieg takiego lustra pomiędzy obwolutą a okładką. Gdy spoglądasz w otchłań i te sprawy. Tak, otchłań spogląda w ciebie z okładki. I to było miejsce 8. Miejsce 7 jest też jedną z mang, które są, powiedzmy, wybraliśmy jako przedstawiciela takiego kontentu dodanego. Bardzo często autorzy decydują się zamieszczać paski, jakieś dodatkowe komiksiki, jakieś yonkome na okładce i wszystko w porządku, to jest po prostu jakiś dodatkowy tam odcinek, powiedzmy taki rozdział, dodatek do rozdziału i tak dalej, i tak dalej.
Ale bardzo ciekawy zabieg pojawił się na Mandze, który wybraliśmy na miejsce właśnie tutaj siódme, ponieważ Goblin Slayer, czyli to dark fantasy, które jest takie dość mroczne, ma elementy takiego hardkorowego ecchi, thrillera i tak dalej, no na obwolucie ma paski komiksowe, które tak jakby opowiadają historię pana zbójcy Rzyka, czyli właśnie taką wersję chibi naszego głównego pana tutaj pogromcy goblinów, który całe życie poświęcił na walkę z goblinami i absolutnie nic innego go nie obchodzi. I ten motyw jest tak cudownie wykorzystywany na tych paskach tutaj właśnie z panem zbójcy Rzykiem, który waży 5 kilo, chodzi sobie po tych paskach i ma sobie swoje mikro przygody pana zbójcy Rzyka. Jest to jedna z najukochańszych moich okładek, przyznam, jeżeli chodzi o... Wiem, że Michał myśli inaczej, ale to jest po prostu tak cudowne zestawienie takiej dodatkowej historii, że nie sposób, że wywalczyłam mu miejsce siódme. Walczyła dzielnie miejsce siódme, a teraz pora na szóste i mamy tutaj Maszla. Zabieg ten w sumie jest dosyć często stosowany w mangach. O co tutaj chodzi? Okładka stanowi zabawne dopełnienie tego, co widzimy na obwolucie. Po prostu nieco bardziej uproszczony rysunek w jednolitej kolorystyce, jakiś tam zabawny komentarz dodany, czyli tutaj nasz bohater łamie te różdżka, tutaj stwierdza, że jednak użył zbyt dużo siły i to się powtarza jakby na kolejnych obwolutach, jest super ukrytym smaczkiem. Czasem inne postacie po prostu na przykład stwierdzają, że mają... Zwłaszcza jedna postać, tak, która tam jest z takim strasznym atencjuszem i jeżeli pozuje z innymi postaciami, to pod obwolutą to czy nie mógł być sam na okładce. Tak, albo im tak wskakuje ich zasłania. Teraz na pierwszym miejscu. Tak, także... Bardzo fajne, bardzo sympatyczne miejsce szóste. Czyli ci sami bohaterowie robiące inne rzeczy na okładce. Bardzo sympatyczna sprawa. Jeżeli chodzi o miejsce piąte, to tutaj też troszeczkę oszukaliśmy, bo mamy dwie mangi ex aequo, a mianowicie dentystka, pani dentystko nie tak blisko i Pochikuro. Choć tytuły zupełnie odmienne, to łączy je właśnie podobne podejście do tego, co znajdujemy pod obwolutą. A chodzi o to, że po prostu obrazeczek z obwoluty jest na okładce nieco przerobiony. To nawet nie jest parodia, to jest po prostu jakieś tam nieco inne ujęcie tego samego tematu. Tutaj Kuro je naszą małą Pochi, a tutaj jest swojego kumpla kota, tak? Tak, i w dentystce mamy podobnie, tylko zmienia się jeden element. Tak jak tutaj mamy na przykład właśnie szczoteczkę, tak mamy tutaj przyrząd dentystyczny, tak tutaj mamy pistolet. Niby ten sam rysunek, ale coś innego zmienionego, więc tutaj tak jakby, żeby docenić wszystkich autorów, którzy bawią się tą korespondencją obwoluty i okładki, zdecydowanie zachęcamy, żeby zaglądać do obwolut właśnie zarówno jednego i drugiego, bo zawsze jest tam coś bardzo sympatycznego. Tak, bardzo ciekawy twist. I znowu mamy... Tak, na czwartym miejscu znowu mamy ex aequo dwie mangi, ponieważ one również tak jakby przedstawiają pewną zabawę, tylko tym razem czasem i przestrzenią. Ponieważ przedstawiają ten sam obrazek na okładce, co na obwolucie, ale w przypadku Grand Blue, który tutaj ja trzymam w rąsiach, mamy początek imprezy, a na okładce mamy dokładnie tą samą imprezę, tylko już jak się rozkręciła trochę dalej, tak? A że nasi bohaterowie chleją na umór i najczęściej tracą ciuchy w trakcie tego, oczywiście z piękną cenzurą w kształcie kropek, no jest to przezabawna po prostu korespondencja. Można sobie zobaczyć, jak się wszystko zaczyna, a jak się kończy. Tak. Poza tym tutaj mamy też tak jakby zabawę trochę tą cenzurą, tutaj cenzurują nas butle, a tutaj już nie. Tak, to jest zdecydowanie bardziej humorystyczne. W Ronie mamy taki bardziej zabieg, mam wrażenie, estetyczny. To po prostu, patrzcie, okładka kolorowa, tak jak obwoluta i jest to po prostu jakby... To samo pomieszczenie, tak. Ale bohater tak jakby najpierw jest w wannie, potem jest na ziemi i ten motyw przetacza się przez kolejne tomiki, więc zdecydowanie zajrzyjcie sobie w Ronie, jak te obwoluty korespondują sympatycznie właśnie z okładkami. Miejsce trzecie to w sumie mała niespodzianka i trochę nagiliśmy nasze własne reguły, bo pokazujemy serię, której jeszcze nie wydaliśmy.
Ale wydamy. Ale wydamy, nadchodzi już podczas jesiennego festiwalu mangowego, trafi w wasze ręce. W listopadzie. Tak, tak. A mowa o Kindergarten Wars. I o co tu chodzi? Otóż mamy taką zabawę estetyką samego gatunku tej mangi. Samego gatunku, bo... Akcyjniaka. Tak, na froncie mamy akcyjniaka, na froncie mamy normalną kreskę autorki, a tymczasem pod spodem znajdziecie wersję shoujo tych samych bohaterów, po prostu przerobionych w inną konwencję. Super pomysł, zwłaszcza, że ta manga jest taką trochę parodią... Ukrytym romansem. Ukrytym romansem, parodią komedii romantycznych właśnie. A to romansu. Tak, tak. Także super pomysł, nie możemy się doczekać, aż polskie wydanie trafi w wasze ręce. Zaglądajcie wtedy zawsze pod obwolutę, bo bardzo tak. Warto. I oczywiście bohaterowie męscy zamieniają się w super biszów, także koniecznie sprawdzajcie. Na miejscu drugim jest jedna z moich najukochańszych konceptów, a mianowicie Love of Kill. I dlaczego jest taka wspaniała ta okładka? Ponieważ jeżeli zwróciliście uwagę, to wszystkie tomiki Love of Kill, jeżeli chodzi o obwolutę, mają taką graficzną zmorę naszą. Elementy szkła na przykład rozbitego, płatki kwiatów, które sypią się przez całą obwolutę, jakieś tam elementy... jakichś tam innych materiałów, które są zniszczone, skruszone i tak dalej. To szkło szczególnie. Zwłaszcza to szkło. A pod obwolutą mamy jakiś tam komiksik też, ale mamy zawsze właśnie tymczasem posesji obwolutowej. Tak. I oni zawsze w jakiś sposób komentują to, że jest zawsze nasypane tam mnóstwo tak. szkła, albo to sprzątają, albo już nie mogą po prostu. Albo delikatnie muszą łazić po tym, jak oni sypali te kwiatki, żeby na przykład zrobić ten efekt, więc troszeczkę tak, zabawa tą konwencję. W porównaniu, to jest tak jak trochę z Panem Zbójcy Rzykiem, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj bardzo na poważnie ten taki no, temat akcji właśnie jest bardzo na serio mimo wszystko, to tutaj mamy takie przełamanie trochę tej konwencji i trochę też burzenie trochę tej czwartej tak, ściany. Tak, burzenie czwartej ściany i ta autorka robi też to wielokrotnie w środku tomików, bo ona tak. ma taką swoją rubryczkę tam, gdzie po prostu naigrywa się z tego, jak co w Japonii w wydaniu magazynowym próbują sprzedać jej własną mangę i jest to naprawdę mierzy poziom żenady. Tak. Dla tych wszystkich one-linerów, które tam są, się właśnie, czy tam miłość zdoła pokonać, whatever. I właśnie te rankingi są też przecudowne. To jest zawsze fajne, kiedy autor się bawi, ma dystans do swojego dzieła tak. i trochę przedrzeźnia. I Watase miała tak swego czasu takie właśnie wstawki w Fushigi Yugi. Pamiętam, że przerysowywała całe sceny właśnie z puentą taką humorystyczną. To jest zawsze coś na plus. Drugie świetny miejsce. Pomysł. A pierwsze miejsce... Nasza ulubiona okładka. Nasza ulubiona manga. A dlaczego ulubiona okładka? Shirayuki, Śnieżka o czerwonych włosach. O patrzcie, co tu chodzi? Patrzcie jaka ładna. Patrzcie na to. Patrzcie jaka skomplikowana. I tak jest w każdym kolejnym tomie. Tylko okay, zmienia dobra. Się numerek. To, tutaj trochę sobie śmieszkujemy, ale to jest naprawdę nasza ulubiona obwoluta, ale do sprawdzania. Bo wszystkie te... masa obwolut, które tak jakby... okładek znaczy, które jest... właśnie znajduje się w mangach, które wydajemy, to często są tak jakby straszne hardkory do sprawdzania. W tym przypadku to są nasze ulubione mangi. Więc nie da się ukryć, że dla nas jest to taki honorable mention. Tak, to nie było prawdziwe pierwsze miejsce. Bardzo specjalne. Bo pierwsze miejsce zajmuje po prostu... Absolutny król. Król dodatków podobwolutowych. I to coś, jest koszmar do sprawdzania. To jest koszmar i do sprawdzania. I aprobowania. Dokładnie tak. Coś, co rozsadza nam mózgi Love za każdym razem. Tak, miłość to wojna i naprawdę mamy taki sam stosunek, nomen omen, prawda, do tego, co znajdujemy pod tymi obwolutami, bo Akasaka za każdym razem przechodzi samego siebie, wymyślając dodatki podobwolutowe i właściwie nie wiem, czego on jeszcze nie wymyślił. Tak no wiesz, się, jeszcze trochę tomów zostało. Prawda? Jeszcze 8 tomów, także czekamy na to, czym jeszcze nas zaskoczy, czym nas po prostu zamorduje tak naprawdę. A znajdują się tam. Gry, w tym karcianka, której zasady wymyślił i którą można grać tomikami. Tak. Piosenki. Na przykład parodia, znaczy bezpośrednie tam nawiązanie do openingu. Tak. Iluzje. Iluzje optyczne, zagadki, znajdywanki ukrytych jakichś tam elementów. Sudoku. Całe komiksy o
postaciach, jakby o spersonifikowanych okładkach innych tomów, które mówią o sobie, że są pod obwolutką. Znaczy, tak naprawdę, to trudno wyjaśnić. Z tym to jest jeszcze ciekawie, ponieważ pod okładką Żyje, to jest taka seria troszeczkę, tytułka i podtytułka. Tak. I mieliśmy straszny problem tak naprawdę już tutaj, jeżeli chodzi o aprowalowanie, tłumaczenie i robienie, ponieważ no... Japonia sobie zażyczyła, żeby, no bo Darek, który robi tłumaczenia do tego tytułu i robi to bardzo fajnie, często tak jakby proponuje Japonii jakieś rozwiązania, żeby troszeczkę zlokalizować pewne rzeczy, a nie zawsze w przypadku tego wydawnictwa to jest możliwe. No i mamy właśnie tam, tak jak chcieliśmy zrobić przygody obwolutki i podobwolutki, ponieważ w naszej wersji, w naszym wydaniu, no tytuł jest jeden, tak, że mamy właśnie Miłość to wojna, i koniec. A w oryginale ten tytuł brzmi Kaguya sama miłość to wojna, wojna intelektów i tak dalej. Młodzi geniusze. Tak, to jest bardzo długie. Tak? To jest bardzo długie. No i pojawił się taki problem, jak odtworzyć ten komiks na okładce, żeby zachować tą różnicę i żeby ludzie załapali, o co chodzi. Bo skoro nie mogliśmy tego zlokalizować, no to musieliśmy zaprojektować od nowa logo serii dla samej okładki, w której był właśnie tytuł i podtytuł tłumaczony dosłownie, żeby oni mogli, żeby móc oddać ten żart. Więc tak, pod kątem aprowalowania, sprawdzania, tłumaczenia, to są też najbardziej hardkorowe okładki, jakie robimy. Tak. Ale co jeszcze możemy tam znaleźć? Bo to nie wszystko. To, jakby, nie, to, no to, to nie się jest, mnoży, jest wierzchołek, tak? Góry lodowej. Tam nawet znajdziecie instrukcję czytania mangi. Tak, dokładnie. Jak robić, jak nie robić, jak siedzieć podczas czytania mangi, jakie światło ma być i tak dalej. Mamy opowiadanie, którym z jednej strony jest napisane, jest ściana tekstu, a z drugiej jak można sobie je zmienić, zamieniając poszczególne elementy tego opowiadania. Ogólnie rzecz biorąc jest tego dużo. I widać, że Aka Kasaka jest scenarzystą bardziej niż rysownikiem, bo raczy nas niesamowicie tymi elementami. Tak, ale wspina się na wyżyny, tak, po prostu. Dokładnie, bardzo mi się podobało też, bo on czasami się też nabija z tego, że w ogóle musi robić te okładki. To też jest w ogóle wspaniałe. Bardzo mi się podoba okładka tomu piątego. W okładce tomu piątego mamy zawiadomienie. Ogłoszenie: z przykrością zawiadamiamy, że planowany dodatek pod obwolutą nie ukaże się ze względu na symulowaną niedyspozycję autora. Najmocniej przepraszam wszystkich czytelników. I tutaj właśnie mamy całe jego wynurzenie o tym, jak po prostu prosimy o wyrozumiałość, bo nie będzie tej okładki. A jest ta okładka. I z ciekawostek jeszcze to bardzo mi się podobało podsumowanie. W sumie tego zestawienia mogłoby to stanowić, bo w 19 tomie mamy tak jakby taki symulowany list do czytelników z 172 tysiąca. Z roku tysiąc... Za 100 tysięcy lat. Dalej. Jeszcze dalej. Dobra. Tak jakby list do czytelników z bardzo odległej przyszłości, kiedy już książki nie będą istniały, wszystko będzie na jakiejś formie cyfrowej, i stwierdził, że w takim razie, skoro pisze do ludzi z przyszłości, to wytłumaczy, czym są obwoluty i okładki. I sam pisze o tym, że właśnie zacząłem pisać wiadomość do żyjących w tym i tym roku. Gdy wpadłem na ten pomysł, zakrzyknąłem w duchu: to jest to, idealny materiał na okładkę. Teraz nie wiem, co wtedy mną kierowało, ale naprawdę o tym myślałem. I do żyjących w roku ciąg dalszy. Obwoluta to owoc głupoty ludzi żyjących na początku XXI wieku. Kawałek zadrukowanego na kolorowo papieru nakładany na okładkę. Nawet się go nie przykleja, tylko luźno zagina, przez co często się zsuwa. Podejrzewam, że trudno wam sobie to wyobrazić, ale w naszych czasach bez wątpienia istniał taki wynalazek. Natomiast pod obwolutą znajdowało się puste miejsce, gdyż autorzy rysowali dodatkową okładkę. Teraz się pewnie śmiejecie, ale po co dwie okładki? Nie pytajcie, bo nikt i tak nie zna odpowiedzi. Obwoluta to miejsce na efektowną ilustrację, a pod spodem wystarczy wstawić byle co. Takie panowało u nas milczące porozumienie. I to już całe nasze zestawienie. Czy wy zaglądacie pod obwolutki? Zdarza się wam? Jaka jest wasza ulubiona okładka i zabawa, którą autor rozwala głowę czytelnikom? Dajcie znać w komentarzach, dajcie subka, lajka, jeżeli wam się podobało. I do zobaczenia następnym razem.